Cześć. Cześć. Witajcie na naszym kanale w kolejnym vlogu. Ty jesteś za duży, Mateusz, że nie umiała mi ciszy. No, ja mam też mam problem z ustawieniem tej kamery, żeby nas złapać, bo jakbym chciał siebie nagrywać, no, to nie ma Paulinki. Jakbym chciał Paulinkę, to nie ma mnie. I muszę to jakoś kombinować. W każdym bądź razie takim dość późnym porankiem wybraliśmy się na spacer do apteki. Bardzo interesująca rzecz, iść na spacer do apteki. Ale... Wydaje się mało interesująca, ale tak. Opowiem wam, że no wiecie jak to jest w czasie ciąży. Przy cesarskim cięciu. Data może być zaplanowana, no ale tak. Rozwiązanie może jeszcze przyjść. Jeszcze tylko wtrącę, że jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie, jak się dowiemy, oczywiście zdradzimy wam tą informację, ale moi drodzy, tak jak Mateusz powiedział, w przypadku ciąży nic nie jest zaplanowane do końca, więc no co, możemy idziemy, nie wziąć. No, a czasy są jakie są, idziemy do apteki po testy PCR. Nie PCR, to RPC? Nie, PCR to są te, co robią właśnie. Aha, a my idziemy po jakie? No idziemy po testy. No jakieś testy antygenowe, antygenowe chyba to są. Covidowe. No, wiecie, pani jakim... doktor tak doradziła po prostu, żeby mieć to przy sobie zawsze, tak, nie? Że jakby na przykład Paulinkę, dajmy na przykład dzisiaj wzięło, no to jedziemy. Ja, wiecie, Paulinkę biorą, robimy sobie na miejscu test, jest negatywny i przychodzę i pokazuję, że tu jest test, ja mam wynik negatywny i chcę kangurkować, no bo w innym wypadku... No to no. Generalnie do szpitala, co, wpuszczą mnie tylko z takim testem za 250 zł z laboratorium, tak, z takim faktycznym, prawdziwym testem, a nie takim aptecznym, tak, nie? I tu rzeczywiście właśnie ten, wiecie, to jest na wypadek i pani doktor powiedziała, że potem błagać ich, nie? Że przecież no. Mam negatywny test, że wpuść mnie na te no. 15 minut, nie? Także generalnie wpuszczą mnie do szpitala na kangurkowanie z testem takim... PCR? Nie, nie znam się na tym. No, no takim, PCR, wiecie, takim tak. Wiecie, laboratoryjnym. Tak, już pytałam, a w ewentualnym, w ewentualnej ewentualności wpuszczą mnie z takim aptecznym, jeżeli oczywiście będzie wynik negatywny. Tak. No ale musi być negatywny, bo się czuję wspaniale. Ja też. No ale musimy mieć go przy sobie, sumie... że tak powiem, w kieszeni, nie? Że jakby się coś zdarzyło, no to... Hanuś, czekaj! Hanuś, droga! Czekaj, bo Pania. Droga! No brawo. No brawo. No wiecie, bo trzeba go mieć w kieszeni, że jedziemy do szpitala, robimy testy negatywny, wchodzę, kangurkuję, no bo to będzie właściwie... Najprawdopodobniej jedyna szansa, kiedy będę mógł zobaczyć swojego syna na początku. No, kangurkowanie. Bo tak później chyba 15 nic minut nie... tulenia się i. Chodź, i nara. No i potem tęsknota. Ileś tam dni, tyle dni, ile Paulinka będzie w szpitalu, tyle dni tęsknoty. No i. Za synusiem. Moja tęsknota za wami. Oh. Ale będziemy jeździć z Haneczką i z wami pod szpital i będziemy spod okna będziemy machać. I będziemy się witać z Paulinką, nie? Chodźcie się z nami chociaż raz. To był właśnie w czasach, kiedy ja się rodziłam i moja mama wspomina, że tata przyjechał pod okno i ona pokazywała mu mnie przez okno też. No to to było, nie zdradzałem swojego wieku, to było 30 lat temu no. I dożyliśmy takich czasów, że ja też tego doświadczę, że Paulinka mi pokaże syna przez okno, a ja go będę widział 15 minut na kangurkowaniu. Mam nadzieję, że go będę widział. No właśnie, jeszcze. Dobra, chodźcie po te testy. Wiadomo. Co tam jest, cwaniaczka? A zobaczcie tą cwaniaczkę. O, kierowniczka. Apteka, idziemy do naszej apteki. Hanusia, a co masz na plecach? Co masz na plecach? Plecak? Plecak, jaki piękny! No, pochwalić się chciałaś, tak. Tak, bo ty dzisiaj rano mówiłaś, że ona się pakuje i idzie do szkoły. No. Do szkoły jeszcze trochę jej zostało. Jeszcze ci odechce chodzić no, do szkoły, właśnie. Dziecko. No. A co dostałaś od pani w aptece, pokaż. Dostałam lizak. A pokażesz go? O. Fajny lizaczek dostałaś. Tam cię chyba lubią w tej aptece. Bo tyś to jest pocieszno ziołka. Ja. Dwie sztuki. Są. Na wszelki wypadek 20 zł. Pierwszy raz w życiu mam w ręce te testy. I czy się przydadzą, czy nie, to na pewno je zużyję. Bo powiem wam, że przez tą całą pandemię ani razu nie robiłem sobie testu. I tak w sumie pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to Paulince też powiem przy okazji, chiński wirus, Paulinka i testy też chińskie. Ha, no trzeba, gospodarka się musi kręcić. Dziwne. Właśnie nie wiem w ogóle, czy są jakieś inne, bo podobno trzeba. Powiedzieli, że w Biedrze kiedyś też widziałeś. W Biedrze przy kasie też są chyba nawet te same. I aha, w tej samej cenie. Tam że po dwie dychy, nie? Chiński wirus, chińskie testy. Xiamen, Fujian. No i jest. I się kręci. I zobaczymy. Się kręci. Czuję się fantastycznie, więc jestem przekonany o tym, że będzie negatywny. Ale... Nie wiadomo, jak te testy wychodzą, Mateusz jeszcze. Takie mamy czasy, że muszę się go zrobić. Liczę na to naprawdę. To jest jedyna rzecz, na której mi zależy i którą się stresuję, to jest to, że nie będę mógł kangurkować. To jest w sumie jedyna rzecz, że nie będę mógł kangurkować i że go nie zobaczę przez... No, kilka może dni, że no. Przez kilka dni, w najgorszym wypadku przez pierwszy tydzień go nie zobaczę. No. Tym się stresuję najbardziej.
pewno. Dobra, ale trzeba się dobrze pozytywnie Matina. I właśnie to, że nie wiem, kiedy Paulinka pójdzie do szpitala, też mnie stresuje, no bo jakbym wiedział, że to jest na przykład, wiecie, w poniedziałek, no to robi dzisiaj test, jutro są wyniki i wynik jest negatywny i mogę po prostu z czystym sumieniem, wiem, że na przykład przychodzi mi w niedzielę wynik, jutro jadę z Pauliną do szpitala i jutro mogę wejść i mogę kangurkować. A tak pewnie musisz przy pani pielęgniarce zrobić ten test, no, bo ona musi być pewna, że to twój, no, nie? Że to mój, także no, no. Stresik jest, ale... Dobra, będzie dobrze. Będzie. Mati, co ty tu kombinujesz? A ja myślę nad patentem, bo sprawiliśmy sobie nowy sprzęt, bo jak wiecie, ten kącik czystości zostaje u nowego właściciela naszego mieszkania i z racji tego, że sprawiliśmy sobie o nowy sprzęt, o tym za chwilę, to myślałem, że na ten czas, do momentu, aż się nie wyprowadzimy, to sobie powieszę tu ten nowy stojak, ale okazało się, że ma różny rozstaw śrub. I będę musiał jakiś inny patent wymyślić, bo nie chce mi się wiercić, a my tu jeszcze nie za długo pomieszkamy, więc nie ma sensu. Ale o sprzęcie za chwilę wam powie Paulinka. Ja tylko wam powiem, że tak, zdecydowaliśmy się na nowy odkurzacz do nowego domu, bo nie będziemy go mieli, no bo ten zostaje. Ale zdecydowaliśmy się na akurat na ten model, bo patrzcie, to jest końcówek w porównaniu do tego. Tu trzy, no, a tu raz, bogactwo. Dwa, trzy, cztery, pięć i szósty. Wszystko odkurzysz. I szósty wąż. Rura. Szósta rura. Także końcówek na pewno jest multum, a teraz Paulinka wam opowie, czemu sobie taki wybrała. A czemu sobie taki wybrałaś? Po co? No zaraz powiem, po co? Czemu. Znowu męża na wydatki! No. Dawaj pani gadżet. Dobra, o kurde. Dobra, mój nowy odkurzacz to Redroad V17. I zobaczcie, dlaczego ja w ogóle się przede wszystkim na niego zdecydowałam. I muszę go dźwignąć, bo zobaczcie, on ma dwie szczotki. I teraz już nie musimy wymieniać tych szczotek, czyli że jedną mamy do dywanów, a drugą do twardych podłóg. Tak, bo ty na początku używałaś tej, a teraz takiej. Tak, a w tym naszym starym oczywiście. Tak, oczywiście, a tu mamy dwie szczotki, więc ta jest do twardych podłóg, ta jest do dywanów, więc za jednym razem sobie wszystko mogę ogarnąć. To mi się bardzo podoba, a co najważniejsze, to ta moc sąca. Bo jak są dwie szczotki, to jakby można odkurzać w dwie strony. Kiedy była jedna szczotka, to zwykle, wiecie, odkurza się do przodu. I jak odkurzamy do przodu i zrobimy ruch do tyłu, to pod tym tu zostaje wszystko, nie? I znowu trzeba dźwignąć ten odkurzacz i jechać znowu do przodu. Albo czasami jak odkurzasz, to on wsysa, ale część wyrzuca do tyłu, nie? Tak, a teraz zobaczcie, mi się spodobało ostatnio to testowanie, bo oczywiście mop jest dalej na piedestale, bo ja kocham ten mop elektryczny, ale odkurzacz taki... No czyli zrobiła się z ciebie gadżetka. No gadżet, no, ja, to trzeba przyznać. Dobra, jedziemy. Tak, do testu, trochę kawy i zobaczcie. Inspektor Paulinka. Chyba za mało będzie, bo on mi to wciągnie za jednym razem. Ale teraz wam pokażę. Widzicie, do tyłu jedzie? Nie ma. Co? Nie ma. A normalnie, gdybym miała jedną szczotkę, to wiecie, co by było. Wszystko się pozbierało na końcu. Jeszcze trzeba by to było potem czyścić, więc to jest dla mnie super w zestawie. Mamy też wymienne takie szczotki od razu, więc to jest fajne. Wyświetlacz jest. Nie wiem, czy to słychać, ale mamy wyświetlacz i są trzy tryby. Eko, Med i Turbo. Oczywiście na Eco działa najdłużej, czyli 60 minut, ale on w zupełności wystarczy do takiego sprzątania, ten tryb Eco. Ja czasem korzystam jeszcze z trybu tego środkowego, ale rzadko kiedy korzystałam z tego najmocniejszego. Mówię też na przykładzie mojego starego odkurzacza ręcznego. I co jest jeszcze fajne w tym odkurzaczu, że... Jezus, i w ciąży to już nawet po prostu człowiek nie umie się wysłowić, jak po prostu ciężko mu się oddycha. To jest fajne, że jest podwójny filtr HEPA. I jakby taki jakby pięciostopniowy system filtracji. Tak, że... bo te śmieci, to powietrze, jak tu wiecie, przepływano, to tu jest pierwszy filtr, drugi filtr, który widać. Tu jest trzeci i tu są dwa filtry, w tym jeden z filtrem HEPA. Tak, i HEPA, wiecie, tam usuwa kurz, roztocza. Z filtrem węglowym. Tak, dokładnie, z węglowym. I pleśń, a te jakby te pozostałe filtry jeszcze powodują to, że ten odkurzacz jest w stanie jakby oddać nam powietrze nieczyszczone. Do 99,97%. Ale co się potwierdza, bo rozsypałaś kawę na podłodze i go odkurzyłaś, to jest czuć w całym mieszkaniu. No.
gdzieś w całym mieszkaniu kawę. Także no co, spoko. Powodzonka, Paulinko, w sprzątaniu. Tak, tak, myślę, jeszcze, czy, nie, myślę jeszcze, co tam, czy jeszcze coś wam chciałam powiedzieć. Co ja tu chciałam Właśnie, co ja tu chciałam powiedzieć. Ja ci coś chciałam powiedzieć. Co? Że ja już palcem nie kiwnę w tym domu. Dobra, zostawię wam do tego odkurzacza Redroad V17, link w opisie filmu, bo po tym mopie dostałam bardzo wiele wiadomości i wiele z was się na niego właśnie zdecydowało i jesteście też zadowolone, więc może ktoś się zdecyduje akurat na ten odkurzacz, tak jak ja. On ma dużą moc sącą, 26,5 tysiąca paskali. Chyba największa moc sąca w tej klasie odkurzacza. No i przede wszystkim te dwie rolki, to jest super, moim zdaniem. Idziemy, idziemy. Dole stolacji tu jest otwarte. Tak? A na co idziemy? Co będziemy jeść? Jace frytki. Aha. Ogórtek i banan. Banan, a ona chce frytki i banan i co jeszcze? O, to cię bo my idziemy rozerwać, na naleśniki. Chodź. Dzisiaj, no to jakiś z bananem to będzie jakiś na pewno. Chłodnowy. Z lodówki był ten sok. A mówię o naleśniku. Aha. Zaraz nie będę jeść. Braliśmy się dzisiaj do naleśnikarni na obiad i jemy takie wyjątkowe naleśniki. Ja mam... Gulaszowy. Z gulaszem. A Olinka ma tortillę. Mój trochę jak Meksyk, taki meksykański. A mój, mój staropolski w sumie... Co to? Naleśnik tu zastępuje tortillę, nie? No. Bardzo ciekawe połączenie. Ciekawe. Smacznego. Nie, twój na przykład zastępuje, mógłby zastępować placek właśnie. Dokonaliśmy zamiany. I co powiesz, Paulinko? No mi osobiście lepiej smakuje ten od Mateusza. Mateusz mówi, że lepiej smakuje mój, ale ogólnie totalnie nie jest mój flow. Jednak naleśniki to jednak z bananem i z czekoladą na przykład. A nie wytrawne? Mm. Największym dowodem na to, że naleśniki nie na słodko i że generalnie no nie smakowało nam jest tytka z makiem. Spotkajmy się. No nie moje flow, wiecie co chodzi. Totalnie. Totalnie. Jak macie kurczak taki odgrzany, wiecie, ten smak kurczaka odgrzanego, nie świeżego. Taka guma. Taka guma i taki posmak kiepski. No i jeszcze No i jeszcze za dużo sera. Sera też w masakra. Nie, mój klimat. Także my jesteśmy ewidentnie miłośnikami naleśników na słodko. Tak, na słodko. Co się stało? Przecież ci otworzą zaraz drzwi. Byliśmy... Są trochę mieszkańców Ukrainy, bo jak wiecie, schodź powoli. Powoli. Są prowadzone zbiórki dla mieszkańców Ukrainy w tym ciężkim czasie i postanowiliśmy się dołączyć do tej zbiórki. Moglibyśmy ten kanał też wykorzystać do tego, żeby zachęcić was do wspomagania mieszkańców Ukrainy, ale wiem, że nie ma sensu, bo widać tą mobilizację w szeregach wszystkich Polaków, więc to jest absolutnie zbędne. Natomiast poruszę inny temat, bo... Ostatnio przeglądając Instagrama znowu natknęłam się na jakieś takie dziwne komentarze, bo ktoś tam wstawił zdjęcie, wiecie, tam z kawą, siedzi na kawie, no jak ty możesz w ogóle stawiać takie zdjęcie, jak tu na Ukrainie takie coś się dzieje. No i właśnie znowu się zaczyna ten hejt, ocenianie innych i to nam się osobiście, bo mówię też w imieniu Mateusza, ale myślę, że też mu się to nie podoba, nie. Bo hejt pod żadną postacią nie jest fajny. I tylko tyle chciałam od ciebie dodać. Tak, to że reasumując, to że ktoś pomaga i się tym chwali, to nie jest nic złego, to nie znaczy, że ktoś chce się wybić. Tak. A to, że ktoś nie chwali się tym, że pomaga, nie ukazuje tego i wrzuca zdjęcie, że jest gdzieś na kawie albo robi coś innego, no. To nie znaczy, że się tym nie interesuje i nie pomaga gdzieś po cichu. Tak, że dokładnie. Po prostu nie oceniajmy pomocy innych, tylko patrzmy na siebie. Tak, dokładnie, bo zauważyłam, że znowu są hejty, a nikt nie spojrzy na siebie i zagląda innym do portfela. O Jezu, jak mogłaś kupić tylko to albo tamto, a ty siebie stać na więcej. Nie, po prostu pomagajmy. Ale generalnie mobilizacja jest bardzo fajna. Tak. Widziałem po półkach
półkach sklepowych, że właściwie te towary pierwszej pomocy są wszystkie wykupione, także szacun dla wszystkich. Paulinka to powiedziała tylko, bo jej się przypomniała sytuacja, jak też kiedyś przygotowywaliśmy paczkę dla potrzebującej rodziny. Na święta. No, na święta i u nas się też pojawiły komentarze, że tacy bogaci jesteśmy, a kupiliśmy cię tylko to i to zamiast tego i tego. No i to było kiepskie. I to się znowu pojawia i tego się trzeba wyzbyć u nas. Niech każdy po prostu da coś od siebie, nawet cegiełkę.